Zetnijmy te drzewko sobie kolejne. Ło, ptaszek! Widziałeś to? Skarata! Tak się skarata ptaki podhacza. Jak ja jestem dobry komandofoka w to. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Siemano wszystkim, z tej strony Farrelly, witam w drugim odcinku z The Forest. Jak pamiętacie, położyłem się spać, teraz jest noc. Nie wiem, czy mój ziomeczek wstał, jak widzicie, jest mega głodny, dlatego pewnie go obudziło to burczenie w brzuchu. Dobra, co my tutaj mamy, żeby zjeść? Meat. Meat, super, meat jest, ale nie mamy, kurde. A może zjem coś takiego? Medykamenty pomogło? Nie pomogło. Jest po prostu gościu głodny. Surowe mięso pewnie będzie bardzo źle strawne, ale spróbujmy. Aha, dobra, Farrell, czyli ty nie umiesz. Dobra, wariaty, jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, już jest jasno. Ja sobie w międzyczasie popatrzałem ten cały system craftingu i stwierdziłem, że na początku sobie zrobimy Hunt My Axe, tą siekierkę. Także wejdźmy sobie w inwentory. Wiem, że potrzeba linę, kijka, kamień i damy Combinate. I patrzcie, mamy pierwszą siekierkę. Od razu sobie popłyniemy na zewnątrz. I tak się właśnie zastanawiam, czy ja przypadkiem nie muszę gdzieś się osadowić koło jakiegoś źródła wody pitnej, bo to jest pewnie woda słona, ta, której się teraz przemieszczam. Jak widzę, bardzo chce mi się pić. Napijmy się pierw tej naszej sotki. Okej. Zarzucimy jakiegoś batonika na dziurę, dobra. I co my tutaj mamy? Na początku to może się przejdziemy po drzewo i ja bym sobie je ściął w tym miejscu. Później zrobilibyśmy jakiś może wózeczek. Dobra, dawaj, łupaj. No, muszę klikać, kurczę, szkoda. Przydałoby się, żeby tylko trzymać tę siekierkę jak w Minecrafcie, niech samotnie. A tutaj trzeba się naklikać. Dobra, poszło drzewo. Kolejne. Wow. Co, utknęła siekierka? Czy zmęczył się? Zmęczyłem się. Dobra, to chociaż popodnośmy sobie te pale. Ten czas. Gdzie jest kolejny log? Dwa tylko były? Dobra. Wyrzućmy sobie może na początek je gdzieś tutaj. Tu będziemy sobie wszystko zbierali. I jakąś, kurczę, może tą jeszcze byśmy zrobili. Pułapkę na jakieś zwierzątka, żeby jakieś jedzonko mieć, co? By się przydało jak najbardziej i rozpalili w końcu ognisko na plaży. Dobra. Niech on sobie odpocznie, a my się zajmiemy... Tak. Raftowaniem ogniska. W końcu po raz pierwszy postawi Farrell swoje ognisko. Gdzie jest fire? Tu jest, ale postawimy chyba ten fire pit, co? Te lepsze trochę. Wow, kamieni brakło. Dobra, jest kolejny stones, kolejny stones, kolejny. Dobra, i teraz powinno już mi starczyć na to ognisko. A, i teraz się podpali, czyli na statku jednak nie mogliśmy rozpalić ogniska. Super, teraz możemy dodatkowo dołożyć sobie, o, coś takiego. Powiem tak, Farrell, zrobiłeś to w najgorszy sposób, jaki mogłeś. A, nie masz siły? Dobra, to popodnoś, stary. O, te rzeczy tutaj, coś jeszcze, tego krzaczka zetnij. I powinniśmy teraz sobie jeszcze raz rozpalić ognisko. Kamienie popodnoszone, ale chyba teraz troszeczkę bliżej plaży to zrobimy. Build. I postawimy, będę miał na te ognisko? Kamyków brakuje. Brakuje wciąż kamyczków. Jest jeszcze jeden, to był chyba kamyk. Tu jest kolejny, dziękuję. I dziękuję. Te medykamenty, które tu pogubiłem ostatnio. Dobra. Aha. Ty mogę rzucać, no to super. Super, że mogę rzucać. Tu jeszcze jest kamyk? Jest kamyk, dobra. To już powinno starczyć na moje ognisko, gdzie ono było. W tym miejscu. Patrzcie, widzicie, wszystko co tam postawiłem jest na dole, na dnie, czyli
Bardzo, kurczę, średnio. Myślałem, że będę mógł rozpalić ognisko na swoim statku, ale jak widać się nie da. Znaczy, to nie mój statek, ale mógłby być mój oczywiście. A tutaj mamy parkę żółwi, na których sobie poskaczemy trochę. Hehe. Go Tortoise! Dobra, odpalmy. Pięknie, rozpaliłeś. Gdy dasz C, to dorzucisz do ognia. No i super, a ty co się stare nie za gorąco ci tu przypadkiem? Sprawdźmy co mamy w inventory. O, teraz to już rozumiem, teraz wiem jak to się robi, stary. O, C. A tutaj przy okazji sobie jednego zatłuczemy jeszcze. Ej, zostaw mnie. Wow, on mnie atakuje, czy mi się wydaje? Dobra, żółwiku ty mój. Wow, z karata poszedł, widziałeś? Dobra, teraz możemy go sobie oskrobać, że tak powiem. A tu jest kolejny. Ty nie uciekaj, stary, bo ja też bym żółwia z chęcią sobie zjadł. Raz. Dwa. Przykro mi, stary, no ale to jest survival. No. Trzy. Cztery. 5. 6. Dobra, teraz sobie go znowu oskurujmy tym razem. Wtedy było skrobanie, teraz skurowanie. I super, i stary tego. I patrzcie, zjadłem. I normalnie tylko mogę zjeść? Dobra, no to ja nie będę tego tak tracił. To sobie niech tu na razie siedzi. A później będę sobie jadł. Teraz musimy iść trochę drzewa tego narąbać. O, log combine. To można nawet wysokie takie postawić. I mi się wydaje, że to nawet będzie spoko wyglądało, bo to jest taka fajna chatka. Z widokiem by było na morze, może nawet na tej górce byśmy postawili tam u góry. Ja tylko sobie przeszedł się zobaczyć, jak to wygląda na tej górce. Jak to wyłączyć teraz? Dobra, w ten sposób, ok. Przejdziemy się na górę, zobaczymy. Bo ja w ogóle nie znam mordy moje mapy, także jak coś chcecie im podpowiedzieć, piszcie w komentarzu, bo jestem mega ciekaw, co wy macie do powiedzenia na temat tej gry. Pewnie oglądaliście już u kogoś nie jedną serię, także pewnie macie wiele ciekawych wskazówek dla mnie. Koło tamtego drzewa to fajnie by wszystko wyglądało. Patrzcie, mamy kolejne jakieś torby i mi się wydaje, że tutaj nawet jakbym tą wioskę sobie ten cały klif zajął, by nie było to wszystko bardzo w porządku. Jak na razie nie widzimy żadnych, kurcze, o, kanibali, także lecimy tą siekierką, sobie drzewo porąbiemy. Dobra, jesteśmy z powrotem, jednak stwierdziłem, że takie noszenie kłód jest bez sensu, bo jak widzicie, wszystkie mi zjeżdżają na dół i muszę po nie latać, także postaramy się od razu coś na początku zbudować. Chciałbym na początku od razu już pójść w grubą chatkę, czyli w ten log combo, a ten small log, jak to będzie wyglądała, taka malutka chateczka. Może i to też się uda, kurczę, ale mi się wydaje, że ja będę sobie nocował na statku, wiecie? A tutaj się skupię na budowaniu od razu już konkretnego budynku. Czyli postawimy ten log combine i mi się wydaje jak najbardziej wysoką, która była taka super spoko. Z której mamy w ogóle wejście? Czekaj, ja tak nie chcę tego stawiać, wariat. Nie. Ty mi nie mów jak mam żyć. Tak to nie miało być, to ma być inaczej trochę. Rotate. O, w ten sposób, rotacja. Wejście niech będzie z tej strony, dokładnie, fajnie by to wyglądało i do góry. Aż tak wysoko? Może się uda. Czy wejście zrobimy? Nie, no wejście chyba z tej strony będzie, nie? Najlepiej tak w kierunku lasu, niech to sobie wszystko patrzy. O, w ten sposób. No i dobra, zbieramy te kłody, trochę ich trzeba będzie nazbierać. Ale co to dla mnie? Co je pogram? Zrobimy parę cięć i budynek powstanie. Może w dwa odcinki się zmieścimy. Stryk, 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 stryk. Jak widzicie, ładnie ta ściana już nam idzie. Kolejny log. Stryk, stryk, stryk. Stówkę potrzebuję. No to troszeczkę tego cięcia będzie. Dodatkowo chciałem jeszcze postawić sobie może tutaj ognisko, wiecie? Ponieważ nie będę tam latał na dół. Tam na dół będę tylko latał sobie po... Właśnie. Jeszcze zróbmy sobie, to jest hunting coś tam. Czyli to jest chyba pułapka na zwierzęta. Dobra, to może zacznijmy pierw od tego, nie? Będzie bardziej ciekawe niż takie stawianie na dzień dobry chatki, bo i tak potrzebuję jakieś jedzenie. Widzicie, mamy trochę tych już logów pościnanych.
Okej, stary, dawaj. Gdzie ten hunting jest? Tutaj. Pięknie. Pyk, 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 pyk. Wow, kijków wszystkich oddałem. Kamyczków potrzebuję jeszcze. Wow, wow, moja kłoda, jedna, druga. Dobra. Kamyczki dodane. A tam spadły jakieś? Tam mamy jeszcze kilka torebek do otwarcia. Także spoko, ptaki jakieś latają, czyli będziemy mogli pójść w coś takiego, że właśnie będziemy łapać ptaki. Kurde, i inne zwierzaki. Wziąłem? Dobra, mam tą kłodę kolejną. Oj, zmęczyłem się tym bieganiem. I tu mi się wydaje, jakbyśmy jeszcze później jakiś fajny mur zrobili, to będzie spoko miejsce obronne, nie? Co ja potrzebuję jeszcze? Tu kilka logów. Aha, dobra, to zetnijmy te drzewko sobie kolejne. Ło, ptaszek! Ho! Widziałeś to? Skarata! Tak się skarata ptaki podhacza, jak ja jestem dobry komando foka w to. Dobra. Stary rymb, rymbajło, rymbajło. Dawaj, pyk. Pyk. Tam jeszcze w sumie log leżał. Mogłem go wziąć od razu. Dobra. Geronimo! Boom! Pięknie. Dobra, stary. Okej, mamy te logi, wracamy się do góry, będziemy już mieli pierwszą pułapkę, czyli może nam coś się będzie tutaj łapało. Dobra. Pstryk, 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 pstryk. Kijków brakuje. To tego loga tu dołożymy. Pstryk, okej. A kijki skąd? Z krzaków, nie? Chyba się pobiera. O. Dobrze mówię? Jeden. Jeden stick. Stick? Nie, tutaj rosną sticki, to są takie coś. Dobra, jak na razie super, bo kanibalów żadnych nie widać, cieszy mnie to bardzo, że ich tutaj nie ma. Mam nadzieję, że tak długo pozostanie, bo przydałoby mi się na początku rozwinąć trochę tutaj te moje takie podstawowe rzeczy, żeby one mnie nie podhaczały i ciągały jak szmata po odcinku od razu tam, wiecie, gdzieś na koniec swoich jaskiń. Dobra, możemy zrobić tego, zasnąć lub zapisać grę, a ja myślałem, czy to jest jakaś pułapka na coś? A to jest co? Hunting Settler. Settler. Schronienia to są. O Boziu, Farelka, ty to jednak jesteś mocny gościu. O, water cooler. Z żółwia muszli. Czy ja coś takiego mam? Czekaj, ta. Tu sobie postawimy, co może? Kijki mam. Idziemy tylko szybko po muszle. I otworzymy przy okazji sobie tutaj apteczki. Jest otwarta pierwsza skrzyneczka. Apteczka, co ja powiedziałem? Po apteczki mi się skojarzyło, bo z tego lecą przecież medykamenty wszystkie, nie? Stryk, kolejna. Co to, puste? Wow, co to za jaskinia? Myślałem, że jakieś wejście będzie, wiesz? Że oni będą tu siedzieli, ale na szczęście ich nie ma. No, stary, ładuj w to. Op. Podnoś, 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 podnoś. Wow, butelka! Ale nie mam już miejsca. Dobra, i tak wejdziemy w inwentory i się napijemy tej sotki, bo potrzebuję się napić. Co? Can't carry anymore. Aha, czyli to wszystko już mam zrobione. No dobra! No to co? Tam jeszcze rozwalimy tylko. Jakiś kijek leży chyba bodajże. Podniesiemy. Kamyczek. I idziemy tą skrupkę sobie tylko szybko podhaczymy z jakiegoś żółwia, bo gdzieś tu żółw powinien jeszcze być. Z tego co się nie mylę. Chyba, że... Nie, no musi być, przecież ich tam pozabijałem. Chyba, że gra się już zresetowała i nie ma czegoś takiego. I chyba od razu wiecie co, skończymy w tym momencie na tym odcinku. Dobra, podniosłem to. Tu mogę sobie w tym momencie jeszcze upiec. Dobra. Dołóżmy. Kamyka mogę wywalić. No i co? Ręką będę palił? Nie, ręką nie chcę palić, wariat. Ja chciałbym sobie usmażyć to coś. Proszę. No i niech się tutaj mój beefsteak, kurczę, smaży. Ja bym wziął jeszcze kilka kijków. Liści raczej, przepraszam, do ogniska muszę przecież dołożyć chyba, nie? Bo ono mi zgaśnie, coś takiego jest. O, tu jest kijek, pięknie. I zrobimy sobie podstawowe czynności takie, które musimy do survivalu wykonać, żeby przetrwać. Dobra, słońce zachodzi, idealnie żeśmy się w sumie streścili, wam powiem. Mamy jeszcze dwa logi,
Kurczę, sobie wyrzucę może gdzieś tutaj na początku. Ale sprawdzimy sobie jeszcze szybciutko tylko w tym... jak to się mówi? W naszym box. Czy ja mogę taką kłodą palić? Nie. Okej, okay, ognisko sobie rozpalimy. Podniesiemy sobie rzecz, którą tutaj ugotowaliśmy. Aha, dołożyłem, tak? Szybko, bo się ściemnia, a na razie ich jeszcze tutaj nie widzę. Dobra, stary, smaż to pięknie. I musimy zrobić tak, że ja muszę to pozabierać te rzeczy. Ile tu czasu zostało jeszcze? Dobra, zjedz to. Będziesz na fullu, nie? Najedzony już. Dobra, nie mogę tego podnieść po prostu? Dobra, idą kolejne żółwie, ale to już w następnym odcineczku z nimi się wyjaśnimy. Ja płynę do łodzi, tam walniemy sobie komarka i widzimy się już w kolejnym odcinku z The Forest. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Napiszcie jeszcze raz w komentarzu, co byście chcieli, żebym zbudował. Jak co sądzicie o mojej bazie, którą buduję? A ja się zapoznam z waszą opinią, no i będziemy myśleć, co dalej. Okej. Zapisujemy. Trzymajcie się. Hej!